Cześć, witajcie, z tej strony Mateusz i Kacper. Witamy w kolejnym odcinku Kwadransu Studenckiego. Tak, dzisiaj chcemy z wami omówić rok akademicki. Tak, z czego się składa, jaką ma organizację, czego możecie się spodziewać, czy są jakieś przerwy, czy nie ma przerw, co tam w ogóle się dzieje w tym roku, to będzie dzisiaj. Zaczynajmy. Ale Mati by prawie zapomniał, że jeszcze musicie pamiętać o tym, że możecie nas zasubskrybować, zostawić łapkę w górę, komentarz oczywiście też na naszych socialach, też działamy, więc zapraszamy. Tak, tylko dlatego, że robimy różne formaty, albo wywiady ze studentami, albo takie poradniki dla studentów, czy też przyszłych studentów, dlatego warto z nami zostać i oglądać do końca. Przychodząc na studia, tak najprawdopodobniej macie wizję raczej ze szkoły średniej, więc kilka rzeczy jest podobnych, ale kilka rzeczy jest innych. Działamy w troszeczkę innym systemie. Podstawowa różnica jest taka, że my mamy dwa semestry, które całkowicie mogą się od siebie różnić. Mimo że jakby w szkole średniej też są dwa semestry, to u nas jest to bardzo duże rozgraniczenie. Tak, już nie mamy półrocza, tylko mamy dwa semestry, semestr zimowy i semestr letni. Ten zimowy rozpoczyna się od końca września, znaczy początkiem października się rozpoczyna i trwa do sesji, o której za chwilę wspomnimy, czyli mniej więcej do stycznia, lutego. A po lutym jest semestr letni, który trwa w teorii do czerwca, lipca, ale jeżeli poprawiacie jakiś egzamin, no to on potrwa aż do września. Ale o tym też zaraz. Zajęcia rozpoczynacie na początku października, bo tak to zazwyczaj u nas jest. Oczywiście to też zależy od uczelni zagranicznych, bo w Polsce wszystkie uczelnie w ten sposób rozpoczynają. Są uczelnie, które rozpoczynają we wrześniu, są uczelnie, które rozpoczynają w połowie października w innych krajach, ale u nas wszystko zaczyna się we wrześniu i we wrześniu zaczynają się też pierwsze zajęcia. Tak, ale jedna uwaga, pamiętajcie, że nie wszystkie zajęcia zaczynamy od razu w październiku. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej, to odsyłamy do ostatniego odcinka, gdzie opowiadaliśmy, jak wygląda plan zajęć na studiach. Czasami zdarzają się tak zwane przerwy od zajęć dydaktycznych. Oczywiście mamy przerwy, które są wywołane świętami państwowymi, które po prostu są ustawowo wolne. Natomiast są też tak zwane wolne, wywołane przez działania uczelni. Mhm. I to nie jest tak, że każda uczelnia w każdym momencie będzie miała wolne. To jest taka autonomia uczelni, prawda? Tak. Wiecie, jest jakaś pula dni do wykorzystania. Rektor czy dziekani ustalają sobie poszczególne dni i wtedy dana uczelnia ma wolne. Na przykład ostatnie wydarzenia, Święto Wszystkich Świętych, nie było jakby de facto dni wolnych przed czy po, ale uczelnie z racji jakby takiego doświadczenia po-covidowego zrobiły zajęcia zdalne. Tak, oczywiście to też zależy od uczelni. Niektóre mają nadal stacjonarne, a niektórzy mają zdalne, niektórzy też mają niektóre dni wolne. To wszystko właśnie zależy od uczelni. Ja akurat mam zdalnie, z czego się bardzo cieszę. Jeżeli chcecie znać konkrety, jak u was będzie wyglądać rok akademicki, sprawdźcie swoją stronę internetową, stronę swojego wydziału. Tak wszystko jest wypisane. Kiedy jest wolne, od kiedy do kiedy trwa sesja, od kiedy dany semestr, każde jakieś takie większe wydarzenia, więc warto sobie to sprawdzić i wiedzieć, być przygotowanym. Dokładnie tak, wpisujecie organizacja roku akademickiego i nazwa waszej uczelni, enter. Ale wracając do tematu, na początku semestru mamy te wszystkie zajęcia, a potem jest czas sesji i ewentualnie właśnie takie ferie, czy też sesja poprawkowa. Sesja, czyli z jednej strony powszechnie znany system eliminacji studentów jest aktywny, jednak sesja to nie pochodzi skrót od tego właśnie wyrażenia, natomiast sesja jest to sesja egzaminacyjna. Tak naprawdę tak powinniśmy o niej mówić, czyli sesja, kiedy są egzaminy. Jak pewnie kojarzycie ze szkoły, mieliście sprawdziany, które były w czasie semestru i potem ocena na koniec to była ocena, która była najczęściej jakąś średnią ważoną z tych ocen. Na studiach najczęściej wygląda to tak, że każdy przedmiot kończy się egzaminem i zdecydowanie w większości przypadków te egzaminy właśnie są w sesji. Czyli macie przedmiot, który zdajecie dopiero w sesji egzaminacyjnej, wtedy macie z niego egzamin i wtedy dostajecie ocenę. Albo zdajecie, albo dojdziemy do tego, co w przypadku, kiedy nie zdacie. Tak, ale zanim jeszcze sesja, mamy też w ciągu roku takie mini egzaminy, czyli tak zwane kolokwia. One traktujemy jak takie właśnie kartkówki, czy też sprawdziany z danego tematu. Zwykle one są na ćwiczeniach, bo jak mamy podział wykłady i ćwiczenia, zwykle trzeba zdać właśnie ćwiczenia, wtedy piszemy kolokwia, żeby zaliczyć ćwiczenia i dopiero potem możemy podejść do egzaminu z wykładu, żeby po prostu zaliczyć cały przedmiot. Czyli takie mini sprawdziany też się zdarzają, ale także zdarza się przed sesją tak zwany egzamin zerowy. Dokładnie tak, to jest w ogóle super inicjatywa, jeśli kiedykolwiek będziecie mieli możliwość skorzystania z egzaminu zerowego, to jest po prostu coś genialnego. Oczywiście warunki
mogą być różne, bo niektóre egzaminy zerowe są tak zwane bez konsekwencji, a inne są z konsekwencjami. Na czym to polega, Mateuszu? Bez konsekwencji, czyli możemy podejść do egzaminu, napisać i nawet jak nam nie pójdzie, to po prostu podchodzimy normalnie w trakcie sesji do zwykłego egzaminu. Natomiast z konsekwencjami to jest tak, że jeżeli nie zdamy, to po prostu już nie zdajemy, już nie podchodzimy do sesji, tylko musimy czekać kolejny, przykładowo miesiąc, na sesję poprawkową. Więc tutaj trzeba już trochę uważać. I to jest właśnie bardzo dobry moment na to, żeby powiedzieć, co w przypadku tego, kiedy nie zdacie egzaminu. Egzaminy są w sesji. I sesja zawsze składa się z sesji podstawowej i z sesji poprawkowej. Sesja podstawowa to jest ta, o której najczęściej się mówi jako sesja. I wtedy macie te egzaminy w pierwszym terminie. Albo ewentualnie, jak nie zdacie, to macie te terminy zerowe, o których mówiliśmy wcześniej. Tak. W drugim terminie macie egzamin poprawkowy. Czyli jeśli nie zdacie w pierwszym terminie, to macie możliwość poprawienia. I tutaj jest ważna kwestia, jeśli chodzi o to, kiedy te sesje poprawkowe są. Sesje poprawkowe są w dwóch semestrach, więc po semestrze letnim mamy we wrześniu dopiero sesję poprawkową. Po semestrze zimowym jest przyjemniej, bo mamy dwa tygodnie, tydzień po sesji podstawowej mamy sesję poprawkową. Czyli podsumowując, po semestrze zimowym mamy sesję zimową, ona zwykle trwa tak cały styczeń, no i w lutym mamy sesję poprawkową, takie 2-3 tygodnie na poprawienie egzaminów. Potem kolejny etap to jest semestr letni, wtedy przychodzi czas sesji, która trwa zwykle czerwiec, lipiec, mniej więcej w tych okresach. Natomiast sesja poprawkowa nie jest wtedy w lipcu czy też sierpniu, tylko dopiero jest we wrześniu, czyli trzeba czekać całe wakacje, żeby poprawić przedmiot i żeby po prostu zaliczyć dany semestr. Zdać. Więcej o sesji powiemy w następnym odcinku, kiedy już będziemy w tym semestrze kończyć go i zbliżać się właśnie do sesji, więc wyczekujcie i tego odcinka. Tak, jeżeli macie jakieś pytania konkretne na temat sesji, czy też jak się przygotować, jak ogarnąć materiał, albo jak wygląda dana sesja, jak sobie z tym wszystkim poradzić, piszcie w komentarzu, chętnie odpowiemy na te pytania. I będziemy mogli lepiej odpowiedzieć też na wasze potrzeby. Tak, a na ten moment trzymajcie się, dzięki za dzisiaj i widzimy się w kolejnych odcinkach, nie?